Witam serdecznie na kolejnej lekcji. No w Krakowie już tu zaczyna sobie padać. Natomiast przed chwilą jeszcze było całkiem ok. I w bardzo podobnej sytuacji był Matt English TV, czyli mój ulubiony Kanadyjczyk. Patrzył sobie na niebo w Calgary. No i tam, słuchajcie, to niebo było dość zachmurzone i na początek chciał powiedzieć: o, chyba będzie padać, albo zaraz będzie padać. No i zaczął mówić: o, looks like it's going to, tak? Wygląda na to i ewidentnie chciał powiedzieć it's going to rain. Jednak to niebo nie było na tyle zachmurzone, żeby powiedzieć it's going to rain, czyli że zaraz będzie padało. Więc w trakcie swojej wypowiedzi jakby się zawahał, przerwał i zmienił zupełnie strukturę. Przeszedł z it's going to na might, czyli nasze ulubione modale. Chcecie mówić naturalnie w języku angielskim, musicie używać modali do wyciągania wniosków. Czyli on was się przeskoczył z it's going to na it might rain. Czyli o, chyba będzie padać, ewentualnie no może padać. Pytanie, jak my to powiemy w języku polskim? Chyba bardziej przez chyba. No bo jakby było większe prawdopodobieństwo, ten powiedział zaraz będzie padać, a jak mniejsze, to chyba będzie padać. Pokażę wam, jak on to właśnie ujął. Czyli użył czasownika modalnego might, bo oni kochają modale, a zwłaszcza might. O tym ostatnio dyskutowaliśmy na kanale. Oczywiście zapytacie, czy można to zrobić sposobem polskim, tak? Może będzie padać, czyli maybe. No i w czasie przyszłym będzie padać, czyli it will rain. Tak, oczywiście to będzie skrócone it'll. Maybe it'll rain. Może będzie padać. Oczywiście możecie tak powiedzieć, nikt wam głowy nie urwie, ale jest to po prostu mniej naturalne niż modal i od razu czasownik, czyli it might rain. Ok, przenieśmy się przed ekran i wam to pokażę, jak on to ujął. No i to jest ten odcinek z jego kanału. No i teraz posłuchajcie, jak on to ujął. Looks like it's... Czyli najpierw looks like it's... I tu się jakby zatrzymał. Well, it might rain. I dokończył, well, it might rain. I jeszcze raz. Look at this beautiful city. Looks like it's... Well, it might rain. What do you think? Dzięki. Trzymajcie się.